Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Pojawiało się bardzo dużo pytań, jak przeprowadzić wysadzanie sadzonek z ziemi do hydroponiki. Także dzisiaj się tym zajmiemy. Tutaj mam wiadro, okleiłem tak, żeby nie było widać z jakiego sklepu, ale no niestety zapomniałem, że to prześwituje. Ze znanego pomarańczowego sklepu budowlanego. Potrzebujemy do tego jeszcze koszyczek, wełnę, watę w sumie. Tutaj mam keramzyt. No i oczywiście nasze sadzonki. Ja tutaj mam akurat 3 sadzonki pomidora i zamierzam wsadzić wszystkie 3 do tego jednego koszyczka. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Na początek, wiadomo, najważniejsze, musimy się pozbyć ziemi. Wyciągamy sobie nasze sadzonki i otrzepujemy korzeń jak najdokładniej z ziemi, uważając przy tym, żeby nie uszkodzić korzeni. Chociaż zobaczycie sami, tutaj ładnie wychodzą świeże korzenie, jak widzicie. No ale one i tak zostaną uszkodzone, zostanie tylko taka mała bryłka przy samej łodydze. Staram się nie rozrywać, tylko delikatnie palcami oddzielać tą ziemię. I tak w ten sposób, widzicie, tylko taki mały korzonek został. Postępujemy ze wszystkimi moimi 3 sadzoneczkami. Odłożę sobie na razie na bok. Chwila pauzy. Mam już otrzepane z ziemi. Jak widzicie, teraz kwestia tego, żeby się pozbyć resztek. Ja to akurat robię wężem z prysznica, bo tak mi jest najłatwiej. Idę delikatnie wypłukać tą ziemię. Po wypłukaniu oczywiście Wam pokażę i będziemy kontynuowali. Już jestem, jak widzicie, mamy korzenie wypłukane, nie są one jakieś tam mocno rozbudowane, ale zobaczycie, że w hydroponice się to bardzo szybko zmieni. Ja, żeby mi było łatwiej, odrywam sobie te dolne listki, żeby mieć długą łodyżkę. Pozwoli mi to lepiej osadzić moje sadzonki w koszyczku. To urwiemy. Długie łodygi. Zaraz zobaczycie dlaczego. Teraz będzie nam potrzebna wełna. Można kupić profesjonalną w internecie. Ja akurat tą zakosiłem, bo ocieplają blok niedaleko mnie. Taką wełną wziąłem sobie kawałek, pociąłem i jest to dla mnie wystarczające. Koszyk. Jak widzicie, sobie okleiłem tutaj góry czarną taśmą, żeby mi keramzyt nie przelatywał do wody. Tutaj jeszcze troszeczkę, myślę, że tu się pozbędę jednego. O, żeby mieć akurat na te moje 3 korzonki ładnie miejsce. I teraz tak, biorę wełnę, przymierzam sobie, no myślę, że powinno mi się to tak zmieścić, jak planuję. Nacinam sobie wzdłuż z jednej strony, tak żeby mieć te takie rozwarcie. Nacinam sobie z drugiej strony, żeby tu włożyć drugą łodyżkę, a trzecią, dajmy na to, damy sobie na środku, może troszeczkę głębiej, żeby jej nie rozerwać. I teraz łodygę wkładam w te nacięcia, tak żeby korzenie wystawały mi od spodu. I tak robię ze wszystkimi 3.
Mam nadzieję, że to dobrze widać, bo nie mogę jednocześnie patrzeć w wyświetlacz i na to, co robię. Tu sobie włożę trzecią. Hop. I mam w miarę ustabilizowane moje krzaczki. Teraz ważne, żeby włożyć tak, żeby jak najmniej uszkodzić korzenie. Teraz się postaram nacelować. O, i poprzeciągać. Tu weszło jedno, tu weszło drugie. Jeszcze muszę trafić trzecim. O, i jest. Teraz dociskam, tak żeby mi to osiadło. Ale to jeszcze nie jest do końca stabilne. Resztki wełny, które mam, powkładam po bokach. Urywam sobie takie kawałki. I tu, widzicie, tu są takie wolne przestrzenie. Jeszcze to wypełnię. O, z tej strony już mam. Jeszcze z drugiej. Też taki cienki kawałek. Myślę, że to wystarczy. Hop. Co tu? Kawałek korzonka. O, w ten sposób już mam moje korzonki, moje sadzonki ustabilizowane. Jak widzicie, tyle wystają. Na to górę zasypuję keramzytem. Ten akurat mam wypłukany. No właśnie. Tak, żeby nie docierało światło. A dzięki temu też mniej paruje wody przez tą wełnę. Co jeszcze? Zanim włożę do pojemnika, namoczę to. Namoczę, spróbuję, tak szczerze mówiąc, zalać od góry wodą, którą mam przygotowaną tutaj w wiaderku, które będzie mi służyło, o, które będzie mi służyło jako mój zbiornik, pojemnik hydroponiczny. Zalewam, żeby troszeczkę namoczyć tą wełnę, bo zauważyłem, że ona nie chce tak fajnie wciągać, aż dlatego, że to jest wełna budowlana. Dobrze. Na razie sobie jeszcze od dołu spróbujemy troszeczkę nasączyć. Na razie odłożę mój krzaczek na bok. W sumie moje krzaczki. I idę po pożywki. Jak widzicie, mam podziałkę przeniesioną od wewnątrz. Mam 7 litrów wody. Będę dodawał Aquavega. Oczywiście dwa składniki. A i B. Zawsze trzeba dobrze wstrząsnąć. Patrząc na to, że te moje krzaczki są w pierwszej fazie wzrostu, nabierają objętości. Mają 18 godzin światła mniej więcej w ciągu dnia. To na te 7 litrów dam sobie po 18 ml Aquavega. Wiem, że to można wlewać bezpośrednio z butelki, jednak ja chcę mieć wszystko dokładnie wymierzone, a nie pi razy drzwi. Dokładnie co do mililitra. 10 i jeszcze 8.
No niestety jestem pedantycznie dokładny, także 8 przepukać. Nie wiem, czy słyszycie, ale pies mi chrapie z tyłu. Wymieszać. I teraz 18 ml składnika B. Daję 18, ponieważ wdrażam ciężkie odżywianie, bo no niestety przystopowały trochę w tej ziemi. Dziesięć. Osiem. Przepłukać. Wymieszać. Teraz pewnie poleci trochę hejtu, ale trudno. Kanar izotonik i nie jest to żaden nawóz mineralny, składnik mineralny. Jest to bio. Tutaj proszę, nie wiem, czy jesteście w stanie to rozczytać. Pochodzi od morskich glonów. Bardzo ciekawy składnik na rozbudowę, rozwój bryły korzeniowej. I akurat tego zapach ma straszny. Dam 14 ml. 2 ml na litr. 10. I jeszcze 4. 1 minus jest taki, że rizotonik podwyższa pH, które później musimy troszeczkę zbić. Mieszamy. I co? Mam jeszcze coś takiego jak kanazym. To jest ekstrakt, który wspomaga rozkład celulozy i stymuluje wzrost mikroorganizmów wokół korzenia, które pomagają przyswajać te wszystkie środki i substancje odżywcze. Nie wiem, jak to działa. Testuję pierwszy raz akurat na tych sadzoneczkach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj akurat muszę dać tego 18 ml. 10. Osiem. Płuczemy. Mieszamy. I sprawdzamy, jakie mamy parametry. Wiem, że wszyscy mówią, że należy to zostawić, żeby to odstało parę godzin. Myślę, że nie ma sensu. Akurat kanna jest bardzo stabilna. W pierwszej kolejności sprawdzimy sobie pH. A pH mamy, pokazuje nam 6,0. Zaraz go sobie obniżymy trochę do 5,8. Zobaczymy sobie jeszcze, jakie mamy aktualnie EC. 1600 mniej więcej. 1,6 to myślę, że to takie EC akurat w punkt, żeby te pomidory dobrze rosły. Jeszcze raz zobaczymy. O, 6,0. Ja lubię zbijać do 5,8. Myślę, że to jest takie optymalne. Tego już wam pokazywać raczej nie będę, bo myślę, że nie ma sensu.
Jednak korzystam z tego, że jeszcze mam troszeczkę baterii. Na początek postaram się dać dwie krople kana pH minus. Te krople strzykaweczkę troszeczkę opłuczemy. Wymieszamy. Trochę pocięty będzie ten film, no ale trudno, wszystko chcę wam pokazać krok po kroku. Jakie mamy pH? Nie zmieniło się, także dodajemy kolejne dwie krople. Damy 3. Myślę, że to już to powinno być to. Ja mam akurat wodę normalną. EC mam 0,4. Także dodaliśmy tylko 1,2. Jak tam nasze pH? Pomieszamy 5,9, to dodamy jeszcze troszkę, raz, dwa, akurat widzicie, tak nabrałem, strzykawka wypłukana. Mieszamy. Jak mamy 5,8, myślę, że będzie idealnie. Oczywiście jeszcze jutro czy pojutrze sprawdzę jeszcze raz. Cyk. Jak widzicie, korzenie będą dotykały lekko wody, reszta będzie oddychała. Zamykamy. I myślę, że będziecie śledzili, zrobię osobną playlistę. Nazwiemy te trzy pomidory trzema ogrodnikami, bo dzisiaj mamy 13 maja, akurat po środku. Zobaczymy, jak ich życie będzie dalej przebiegało. Jeżeli się podobało, łapka w górę, zostawcie komentarz pod filmem. Pamiętajcie też o subskrypcji, żebyście dostawali informacje o nowych filmach. A już w ten weekend pojawią się kolejne filmy, w których będę omawiał metodę Kratkiego i metodę DWC, czyli Deep Water Culture, hodowlę w wodzie głębokiej z pompką. Do zobaczenia!